Mamy funkcję f daną wzorem f od x równa się 1 przez pierwiastek z x plus 1 i naszym zadaniem jest napisać wielomian Maclaurena drugiego stopnia dla funkcji f. Więc może przypomnijmy, co to jest wielomian Maclaurena drugiego stopnia. No to jest przybliżenie funkcji za pomocą wielomianu drugiego stopnia stosując wzór Taylora w punkcie x0 równym 0, czyli tak. Czyli niech ten wielomian nazywa się p, czyli p od x to będzie wielomian drugiego stopnia. No i piszemy wzór Taylora, czyli tak, zaczynamy od wartości funkcji w zerze, potem jest wartość pochodnej w zerze razy x, to jest przybliżenie przez wielomian pierwszego stopnia i następny wyraz to jest wartość drugiej pochodnej w zerze podzielone przez 2 silnia razy x kwadrat. No, gdyby było następny wyraz tego przybliżenia, może jeszcze napiszmy, gdyby było pytanie o wielomian trzeciego stopnia, wielomian Maclaurena trzeciego stopnia, to byśmy tu dodali kolejną pochodną, czyli powiedzmy trzecią pochodną w zerze, tu by było przez 3 silnia x do trzeciej. Tak? No ale nas pytają o wielomian Maclaurena drugiego stopnia, czyli to jest, tutaj się kończy, o ten wielomian. I to jest przybliżenie naszej funkcji przez wielomian drugiego stopnia, no i on jakoś tam sobie wyobrażamy, że jest to pewne przybliżenie, które działa tym lepiej, im ten x jest bliżej zera. No dobrze, czyli co? Czyli musimy policzyć wartość naszej funkcji w zerze, jej pochodną i drugą pochodną. Więc zacznijmy może od wartości. No, wartość jest najłatwiej policzyć, no po prostu w tym wzorze w miejsce x musimy wstawić 0, czyli to jest 1 przez 0 plus 1 pierwiastek, czyli to jest po prostu 1. Wobec tego to tutaj to jest 1. Teraz pochodną, musimy policzyć pochodną naszej funkcji, czyli co? F' od x. Zapiszmy naszą funkcję może w postaci, prawda, 1 przez pierwiastek to jest x plus 1 do potęgi minus 1 druga i pochodną tego. Więc tutaj może przypomnę wzór na pochodną funkcji potęgowej x do jakiejś potęgi alfa prim to jest alfa x do potęgi alfa minus 1. Wobec tego tutaj zastosujemy ten wzór, czyli to jest tak, alfa jest minus 1 druga, czyli to jest minus 1 druga x, no i teraz jeszcze stosujemy wzór na pochodną funkcji złożonej, prawda? Czyli wobec tego, powiedzmy, jak mamy jakąś funkcję g od x do potęgi alfa prim, to ta pochodna jest, no, alfa g od x do potęgi alfa minus 1 razy pochodna funkcji g prim, prawda? O. Czyli my tutaj mamy tak, x plus 1 do potęgi minus 1 druga minus 1 razy pochodna x plus 1. O, tak? No ale pochodna x plus 1 to jest funkcja liniowa i pochodna jest 1, czyli to jest minus 1 druga x plus 1 do potęgi minus 3 drugie. I wobec tego f prim w punkcie 0 to jest minus 1 druga no razy 0 plus 1, czyli 1 do potęgi minus 3 drugie. No ale to jest 1, czyli to jest po prostu minus 1 druga. Wobec tego ten wyraz tutaj to jest minus 1 druga. No i jeszcze potrzebujemy drugiej pochodnej, czyli druga pochodna, czyli pochodna pochodnej, tak? Czyli f bis w punkcie x. Tu mamy pierwszą, czyli piszemy minus 1 druga x plus 1 do minus 3 drugie prim. No i jeszcze raz stosujemy ten wzór, prawda? Wiemy, że stałą możemy wyłączyć, to jest minus 1 druga razy pochodna tej funkcji tu, czyli jest minus 1 druga razy minus 3 drugie razy x plus 1 do potęgi minus 3 drugie minus 1, czyli minus 5 drugich. No i razy 1, już może napiszę od razu, to 1 to jest pochodna funkcji wewnętrznej, czyli x plus 1 pochodna. Wobec tego tutaj dostaniemy razem 3 czwarte, tak? 3 czwarte x plus 1 do potęgi minus 5 drugich. No i znowuż, jeżeli podstawimy 0, to mamy 1 do potęgi minus 5 drugich, czyli 1. Czyli f bis w punkcie 0 to jest 3 czwarte.
Wobec tego ten cały wyraz tu to jest 3 czwarte przez 2, czyli 3 ósme. Wobec tego nasz wielomian wygląda tak. Wielomian Maclaurena dla naszej funkcji drugiego stopnia. Czyli to jest 1 minus 1 druga x plus 3 ósme x kwadrat. O. I to jest wielomian Maclaurena dla naszej funkcji. Wielomian Maclaurena drugiego stopnia, czyli wielomian Taylora w zerze dla funkcji f od x 1 przez pierwiastek z x plus 1.